Szanowni państwo, tydzień temu podjęliście decyzję, że pan Mariusz Wołosz jest waszym kandydatem na prezydenta miasta Bytom. Daliście mu szansę startowania w drugiej turze, daliście mu zwycięstwo. Dlatego bardzo proszę, nie patrzcie na to, co dzisiaj dzieje się w internecie, w mediach, na tą falę hejtu, która zapewne będzie chciała zniszczyć to ten szacunek, który do niego uzyskaliście, to poparcie, które mu daliście, to zaufanie, które od was otrzymał. Bytom to jedno z piękniejszych śląskich miast. Potrzebuje nowego otwarcia, potrzebuje nowej energii. Mariusz Wołosz tą energię jest w stanie zapewnić. Dlatego proszę Was, 4 listopada idźmy wszyscy na wybory. Głosujmy na kandydata Koalicji Obywatelskiej Mariusza Wołosza, bo Mariusz Wołosz da nowe szanse, nowe nadzieje dla całego Bytomia.